in ancient times, full of mythical creatures. There was an organization keeping peace in the world. Most called them the Handlers of Dragons. But one day, they disappeared. Since then, Desiree and Eva have found their way to this world. Our story begins with a man living peacefully with his wife and son, totally unaware of his powers. Cześć, cześć, z tej strony Jerek82, witam was wszystkich serdecznie, moi drodzy, a to jest gra The Handler of Dragons. Jest to gra z pokroju fantasy, za którą nie przepadam. Nie jestem entuzjastą gier fantasy, ale ze względu na to, że stworzył ją nasz rodak Jerzy Caliński prawdopodobnie. Jeżeli przekręciłem nazwisko, to oczywiście najmocniej przepraszam. A wydawcą tej gry jest, moi drodzy, Studio Golden Eggs, czy jakoś tak, Złote Jajka, Jajka albo Jajko. W każdym bądź razie postanowiłem zobaczyć, co ta gra nam tu zaoferuje. I cóż, gra miała premierę 27 września, moi drodzy, 2021 roku, ale niestety albo niestety jest to gra z wczesnym dostępem, więc prawdopodobnie jeszcze zdarzą się tu jakieś błędy, jakieś inne wynalazki. Ale dobra, nie przedłużając, zobaczmy, co my tu mamy. Pod H było, tak? Samouczek, moi drodzy. Mamy ruch, bieg, umiejętności, czary. Przeciągnij i upuść. Aktywne czary, dobra. Elementy. O, przejdź do zakładki. Przeciągnij i upuść pasujące do sekcji. Dobra, tworzenie. Co mamy tworzenie? Aby stworzyć przedmiot, wybierz przedmiot i naciśnij E. Aby anulować, naciśnij E. Okej, okay, walka. B, bez broni. Lewy, prawy. Silny atak wykonać przytrzymując. O, celowanie. Mamy celowanie. Rozmowa, misje. Ekwipunek. Szybkie użycie, nie można, kontrolera nie używamy. No i dobra, pira ze drzwi. Zobaczmy, co my tu mamy, moi drodzy. George, can you look for our boy? O właśnie, i teraz mamy, moi drodzy, jest to taka, można by powiedzieć, przygodówka, bo widzę, że tu mamy jakieś zadania, misje i mamy jakieś wybory. Jest w domu, no to dobra, może jest w domu. He's home. I was just there. Why are you lying to me? O, czemu mnie oszukujesz? Please find him. Proszę bardzo. Znajdź twojego syna. No dobra, znajdźmy swojego syna. O, ale już widzę wilki jakieś. Dobra, wyposażmy. Jak to było? Ekwipunek N. Broń. Dawaj, tu. Siekiera. Pasuje. Obrażenia 150 na 180. Co my mamy? Eliksir. Nie wiem, rzućmy tu. Mamy jakąś siekierę, dobra. Mamy jakieś... O kurde, wilki. Dawaj go, ciach, ciach. O kurde, ale on mnie zje zaraz. Dobra, jednego wilka mamy z głowy, a gdzie jest drugi? Tu jest nasz synek. Gdzie jest drugi? O, oh shit. Będą baty chyba, co? A może i nie? Może i nie, dobra. A czy mamy mapę jakoś? Mamy mapę. Mapa nie jest zbyt wielka. Znajdź swojego syna, okej. Okay. My jesteśmy tu. Tu jest domek, ognisko. No dobra, no to znajdźmy swojego syna, zobaczmy, co on nam tu powie. Dad, you found me. Thank you. That was close. Dziękuję ci, dziękuję. Dobra, jedziemy. Ty, głupi chłopcze. You stupid boy. Nic nie odpowiesz? Dad, thank you and sorry for getting into trouble. Doprowadź syna do matki, no chodź.
Ty, a co on jakiś kulawy? Co to ja mam za syna kulawego? Kurczę, jakiś kulawy. Wybrakowany. No dobra, coś mamy, moi drodzy. Coś idziemy. Pierwsze zadania pewnie nie będą jakieś tam nadzwyczajne. Do domu nie mogę wejść. Czy konewkę mogę wziąć? Nie mogę wziąć. Ognisko, mogę coś z ogniska? Nie mogę. Kobieto, znalazłem ci syna. To wszystko twoja wina, zwalmy na babę, a co? It's all your fault. You should pay more attention to your kid. He's too young to wander around. He almost got himself killed by wolves. Why do you always think it is my fault? Bo jesteś babą. Maybe you should spend more time with him? No może powinienem. Poziom pierwszy, coś zdobyłem, moi drodzy. Nie wiem, o co chodzi. Love. Dziękuję ci, kochany. No i co? Thanks, tylko tyle? Coś mieliśmy, ekwipunek jakiś, moi drodzy, nie wiem. Co mamy? Alchemia, samouczek, umiejętności, o! Misje. Zabierz syna na biwak. Dobra, co mamy dalej? Mapa świata i ekwipunek. Ale tam były jakieś punkty. Punkty do wykorzystania. Tu nie mamy. Tu mamy jakieś punkty do wykorzystania. Co to jest? To jest zwykły miecz. A to? Obrażenie broni. 3% zwiększa się. Dobra, bierzmy to. To jeszcze weźmy to. A tu? Szybkość ataku. Dobra, weźmy jeszcze to. Nie mamy już więcej punktów. Tu można było coś tam przerzucać, tak? Jak oni to mówili tu? Tu, 10% zwiększone obrażenia broni, koszt 2 punkty, no i elegancko mamy. O, wyrzuciłem to, jakim cudem. Dobra, więcej nie mamy. To co, moi drodzy, musimy zabrać syna na biwak, no to chodź, kulawy. A drzewo mogę ściąć? A, nie mogę. No to dobra. Kulawy, idziesz? Tu mamy jakąś jaskinię, może w jaskini skarby jakieś będą? Nie, to tylko takie ukształtowanie terenu. Jakieś powalone drzewo. Ale chodźmy na ten biwak, zobaczmy co on... Co on nam tam powie, bierzmy się do roboty, proszę bardzo, rozkładamy namiocik. No, synku, ruszno się trochę i pomóż mi tutaj. Jakiś czas później. You know, I love you. I should tell you this much often. No, na nah, pewno. It's all right. I know you love me. You will face multiple situations in your life. If you won't know what to do, just choose to stay a decent person. Yes, I am really proud of you. You've got all you need. Thanks, Dad. Sorry to spoil the moment, but... Here we go again. Houston, mamy problem. Houston, mamy problem z misiem. Uciekaj. O, tak szybko? Mogę go jakoś zabrać, coś mu? Nie, znika. Znika, przenika. Dobra, kulawy, hono. Będziesz Kuternoga Joe. Kuternoga Joe. Se chłop wymyślił, nie? Ja... Dobra, możemy chodzić, możemy walczyć. Co możemy jeszcze zrobić? Nic nie możemy zrobić. Możemy zabrać syna do domu. O, mamy gościa. Goście. No to zobaczmy, co ten gościu chce od nas. Kim ty jesteś, chłopie? Hey, i czego tu szukasz? I need your help. Nie pomaga mnie znajomym. Can I lay low here for a while? O kurczę, no nie wiem, sam nie wiem, mam rodzinę, nie chcę kłopotów. Oh, I see. Yeah, in this case I will be gone. No to cześć jak czapka. No miałeś ruszać w drogę i co? Wow, a real dragon.
Animals must have felt its presence. Oh no, it's Gertrude. She found me. I will kill you, and whoever will help you. Sorry to put you in danger. Let's see if this will work. Watcher, co tu się stanęło? I underestimated you. To think, you were once my apprentice. It worked. Quickly search her. See if she has any dragon scale with her. Do it. There's no time. I will explain, just not now. Aha, okej. Dobra, tu jakiś wór jest. Łuska, eliksir, formuła przywracająca życie. No dobra, mam. Przeszukałem, so, co? What will you do with my scale? What? You can speak. What? You can understand the dragon. What? Oh boy, I know you do not understand anything. Decide what you will do with the scale. You can give it to Dragon and free him or keep it and become possibly more powerful. Dobra, zatrzymamy tu łuskę, jak mam być silny, to... You will pay me for this. Hurry. I can't keep her any longer. Run. Your family is waiting for you. I will do my best to follow. Misja zaktualizowana. I co ja mam zrobić dalej? Gdzie tu mamy te misje? Gdzieś tu były te misje? Co my tu mamy? Czy to mogę gdzieś przerzucić? Tu? Nie. Książka. Formuły na regenerację. Zwiększenie życia aktywuj w sekcji umiejętności. O kurde. Gdzie są umiejętności? O. Tu mamy formułę jakąś. Mamy 3 punkty. A tu potrzebuję 4 punkty. To mogę gdzieś przerzucić? Nie mogę, bo nie odblokowałem. Tego nie mogę, bo nie odblokowałem. Nie odblokowałem. 3 punkty. Ja potrzebuję 4 punkty. Dobra. Uciekaj. O, tam coś się świeci. Dobra. Schowaj miecza, szybciej będziesz biegał może, co? Zobaczmy, co tu się dzieje. Początek robi się ciekawy. Wejście. No, kontynuujemy podróż. No, dawaj. Gdzieś nas przyniesie. Prawy przycisk myszy. Oho, gdzie my są? Nowa misja, szukaj wyjścia. Patrzcie, jakiś pająk tam lata. Ja, to czekaj. O, mamy nową mapę. A, tak mówiłem, kurde, mapa nie za duża, nie za wielka. A tu się okazało, że jednak ona chyba, wiecie co? Każda sekcja ma swoją oddzielną mapę. No dobra, tu mamy jakiegoś pająka z dechloka. Ono tu. Ja, ciach! Proszę bardzo, i szybko, po pajączku. Rozejrzyjmy się tu, co my tu mamy. Mogę tędy skikać? Przez wodospady? Chyba nie mogę. A może i mogę. Prawie się udało. Ale tam to już na pewno nie wejdę, co? Dobra, czyli tam nie mogę. To jak tam nie mogę, to schodzimy na dół. Zobaczmy, co tu się będzie dalej działo. Coś czuję, że jak był jeden pająk... Kurde, co tu się stanęło? Pająk wyskoczył. Tak właśnie mówiłem, że jak był jeden, to i będzie więcej. Chodź tu. O teraz. Ja, o kurde, jakiś wielki ciach. Dawaj, jada, bo mnie zabije. Tyle było z mojego życia. To nie był dobry pomysł. Ale ja mam jeden eliksir do uleczenia się. Właśnie. Oj. Ciach. Dobra, tego pojączka żeśmy załatwili, to teraz trzeba tamtego załatwić, nie? Tylko jak? O, trzeba przytrzymać może, bo to były silniejsze ci ciosy, nie?
Ocie. O ja, dobra, ciśnij wrotki stąd, chłopie. Kurde, no biegnij. Ole fart, ale ja nie mam życia prawie. To będzie teraz bida. Bida z nędzą. Jakieś liście? Skąd te liście? Co to było? Smok. Kurde, nie mówcie, że będę musiał z nim walczyć jeszcze. Chyba nie. Ale dla wszelkiego się przygotujmy. A nie, mogę z nim pogadać. Dobra, mieciu. Wow, you can understand us. That's new. I am stuck here until I find a way to get back my scale. What's this about with the scales? This is our source of power. The closer we have it, the stronger we are, but easier for others to steal it. When I stopped here to take a break, I had it with me. Unfortunately, Cave Troll stole it from me. I am too big to follow him and get it back. That's my story. I've been here for so many weeks. I cannot leave, and eventually I will die of hunger. Kurde, to co? Utrupimy smoka? Nie no, w końcu ja jestem tym treserem, opiekunem smoków, to może temu pomożemy, nie? Maybe I can help you. Ten nie chciał mnie zabić, to temu pomożemy. I was hoping you'd say that. Here, let me give you something that can help you. Come closer. You will be able to freeze the enemies. Ej, coś dostałem. The more powerful you become, you will be able to extend the range and duration. I am no wizard. I cannot cast spells. You still know so little about yourself. You can talk with me. You must have the skills. You just need to find it in yourself. Go now. Good luck. It is getting more and more interesting. Okej. Okay. Szukaj łuski i chce czego? Nie wiem, dobra, ale czekajcie, ona mi coś dała. Tu mam eliksiry, to eliksiry se wezmę. Ale ona mi coś dała, czar jakiś. Czar lodu, czary ognia, walka. Tu mamy czary lodu. No to muszę odblokować, tak? Okej. Okay. Mogę to przerzucić? Nie mogę. A tu? Mogę. Tylko jak się tu czaruje teraz? To jeszcze zobaczmy. Mam mało życia. Tu już więcej nic nie mamy. Amuletów nie mamy, pierścieni nie mamy, życia nie mamy, kuszy nie mamy, strzał nie mamy. Ja. Ale... Nie... Czekajcie, gdzie to był ten samouczek? Czary. Czary, no dobra. Tyk. To mogę przerzucić tu aktywne czary. A to gdzie to było? Chemia. To mogę przerzucić tu. O! Zamrażanie. Dobra, ja coś jeszcze miałem tutaj. Tego nie mogę, a tu? Tego też, a tu mogę coś przerzucić? To nie mogę. Czary lodu, czary ognia. Co my tu mamy? Elementy żadnych nie mamy, życiowe. Zasięg, koszt, czas zamrożenia. Dobra, no ale jak się rzuca czary? Pod tabem. Co? Wybierz. No wybrałem. No i co? Środkowy przycisk. A, takie buty. Dobra, to mamy czary lodu jakieś. Kurde, mamy znowu jakieś pająki. No tam coś jest, to tam gdzieś pójdziemy. Nie wiem, czy mi się chce walczyć z tymi pająkami.
Znajdź kryjówkę trolla. No dobra, pójdziemy, poszukamy tego trolla, a co? Mogę go zaczarować, jo! Ale czekaj, energię zużywa, tak? A nie, tu coś niebieskiego zużywa. Czekaj, jak się naładuje pasek. No kurde, te pająki mnie wkurzają. Skurkowany, on tu chodzi i chodzi. Że warto byłoby go ubić, co? Ale zeżarł mi trochę energii. O, tam coś jest. Tam gdzieś poszedł. Tu nie ma przejścia. Nie ma ukrytych skarbów. No to nie ma, to nie ma. Stąd chyba przylazłem, tak? Tam co? O, tam gdzieś lata. Patrzcie, skrzynka jakaś jest. I co ja mam z nim zrobić? Zaczarujemy go? Oj, shit. Dobra, odsuń się, uciekaj! Kurde, coś te czary nie działają. Zginęłeś. To nie jest takie proste, jakby się wydawało. Przynajmniej dla mnie. I to co, musimy iść jeszcze raz do tego trolla. Czekajcie, tylko trzeba sobie tak uzupełnić w takim razie. To mogę tu wrzucić. Gdzie jest te misje, nie? Umiejętności tu mamy. Czekaj, tu był czar lodu. Tylko nie wiem, jak on działa. Obrażenia. Wybierzmy to. Może sprawdźmy na pająku, jak to działa. Żeby mieć pewność, co? Czary lodu. Czy one giną? Nie, on nie ginie. Ty, skunk się, ciach. Dobra, weźmy się, napełnijmy. Ten czar lodu jakoś nie działa tak, jakbym chciał. Ale to był jeszcze jeden pająk. Jeszcze raz sprawdźmy, jak to działa. Ej, trochę go zamroziło coś, nie? Trochę go zamroziło przez chwilę, dobra. Albo się zaklinował na skalę, to też może być, nie? No właśnie. Dobra, gdzie my mamy iść? Tam mamy iść. Nie wiem, jak to za dobrze działa. Nie mam pojęcia. Ale mam nadzieję, że się nauczymy tutaj. Zobaczymy, jak to wyjdzie. O, pik. Dwa pająki mamy ubite. Trzeba będzie uciekać od tego trolla, czyli dwa strzały, ucieczka, nie? O, tam też jest jeszcze. Dobra, jeszcze przetestujemy na tym pająku. Mam jeszcze dwa eliksiry w razie czego. O kurde, to tak nie działa. Czyli na to wychodzi, że tam się zaklinował tylko na skalę. To Houston, mamy problem. Ile mam tego życia? Pół. Houston, weź, uciekaj! Życia! Ujajajaj, dawaj go!
szybciej. Ole fart, patrzcie. Się ciepło mi zrobiło. Co za troll. No dobra, troll trollem. Zobaczmy, co to w skrzynce ma. Złoty pierścień, stary hełm, naszyjnik, łuska, eliksir. Bierim. Bierim wszystko, dobra, to jak ekwipunek. Eliksiry dawaj tu. Co to jest? Łuska to nie. Pierścień gdzieś tutaj był, amuleta. Co on daje? Rzadki. Szansa na obrażenia krytyczne. O, będzie mnie chronił. Dobra. Kask. Nie mogę nigdzie kask wrzucić. Okej. Okay. Co on? Dodatkowe doświadczenia plus 10. Tu bomby, nie bomby. Tu są jakieś pierścienie. O! Formuła przywracająca życie. To już było. 6 punktów mamy. Dobra, to teraz to. Tu już mamy maksymalne 4 punkty. To byśmy sobie odblokowali. I to możemy wrzucić tu? Możemy. Tu mamy coś, tu nie mamy. Tu potrzebujemy też 4 punkty. Dobra, może to jeszcze. Czekajcie, lody to było tu. Obrażenia. O. No tak dziwnie to, znaczy dziwnie wygląda. Może nie dziwnie wygląda, tylko tak. Tu mamy zielone, czyli to będą czary walki. Czerwone to będą czary ognia. Niebieskie będą czary lodu. I żółte, widzę, będą życiowe. A tu mamy elementy. Nie mamy żadnych elementów. Trudno. Trudno, nie mamy. Dobra, mamy trolla ogarniętego. Czy mogę mu coś zabrać? A coś ja mam w ekwipunku jeszcze? Nie mam. O, o, coś było. Pałka trolla. Dawaj, pałkę trolla. Obrażenia 130 na 150, a tu 150 na 180. Czyli siekiera jest lepsza, co? To zostawiamy siekierę. W takim oto wypadku, dobra. Jeszcze bym tu poszedł, zobaczył, czy tu coś się nic nie chowa. Ale chyba nie. Chyba nie. No dobra, wróćmy do tego. Do tego naszego smoka. Zobaczmy, co on nam powie. Co on będzie od nas jeszcze wymagał. I się okaże w praniu, nie? Gdzie on tam? Tam gdzieś jest. Tylko teraz tak. O, właśnie, czekajcie. O. Teraz mamy coś. Tylko co? Jak to działa? Mogę czarować, abrakadabra. Jakiegoś pająka bym jeszcze może znalazł. Może teraz bym zobaczył, jak to by wyglądało. Tam coś jeszcze jest. Tylko ja nie wiem, czy ja stamtąd nie przyszedłem. Możliwe. Dobra. Idźmy do tego smoka. Dajmy mu tu łuskę, zobaczmy, co on nam tu powie, czego on będzie chciał od nas. Halo. Any news? Thank you so much. You are indeed a true descendant of the dragon handlers. Of who? I will let you find it for yourself. I also felt the presence of a magical object somewhere above. Check it out if you want. Just in case you want to get out, there is a passage below on the left. Good luck. May we meet again. No to trzymaj się, smoczku. Może będę miał nowego przyjaciela, co? Nowa misja.
co, jaka misja? Gdzie ta misja? Misja, tu. Szukaj wyjścia. Idź do sugerowanej lokacji. Tu muszę iść, nie? A tu? Przeczucia. Zbadaj obszar wskazany przez smoczycę. To idziemy tu najpierw, co? 93 metry. Chyba tędy będzie, bo tu widzę jakąś dziurkę. Pójdziemy, zbadaj obszar wskazany. No, zobaczymy, co ona nam tu ciekawego chciała pokazać. No, tu dalej nie ma przejścia, czyli co? Na to wychodzi, że tędyk. Na to wychodzi. O, tu mamy. Szkieletorka mamy. Szkieletorka z torbą jakąś. Dobra, pokaż, co masz w tej torbie. Pokaż, kotku, co masz w worku. Pomięta kartka, elementy lodu, miecz, pochodnia. Proszę, pochodnia mamy. Gdzie możemy to? Tu możemy, okej. Okay. Miecz ile ma? 200, 210. Elementy lodu, zwiększa obrażenia. Tu mamy drugą. Pamiętam, znalazłem dziwny przedmiot na lesie, lodowy element. Robi mi się coraz zimniej. Ciekawe dlaczego. Zdrzemnę się tutaj. Okej. Okay. To czekajcie. To lodowy to... Nie, walka. Czary ognia, czary lodu. Tu coś znalazłem. 10%. Co mi to daje? Nie wiem. Nie wiem, co mi to daje, ale okej. Okay. Coś mamy. Jakieś czary mamy. Dobra, 40 metrów. Uprr. Idź do segurowanej lokalizacji, ale za to mam miecz, moi drodzy. Ciu. A czekajcie, a może ja mam punkty jeszcze jakieś, czy nie? Gdzie te czary były? 0 punktów. 0 punktów, 0 punktów. 0 punktów, 0 punktów. Dobra, nie mam żadnych punktów, więc nic z tego nie będzie. Ale gdzie ja mam iść? Tu mam na dół iść. Dobra, skikaj tu. Wejście. Okej. Okay. Czy chcę wyjść? No, chcę wyjść. Dobra, bo wydaje mi się, że w tej lokalizacji już chyba nic nie mamy. Więc tutaj nie ma czego szukać, że tak powiem. Więc idźmy dalej, zobaczmy co tam da... O! Dobra, jest mój kuternoga, Joe. Tu mamy. Chcecie walczyć? Jestem gotowy. Nie chcę walczyć, chcę gadać. How did you find our secret passage? The dragon told me. Ha, you've got a sense of humor, but I cannot let you pass until... Let him through. He's with me. Jest nasz ten, magik. Don't try anything stupid or funny one. Follow me. We have much to discuss. Now, where to begin? Maybe start with your name and how is it that you are alive? Yes, forgive me. My name is Simon. Simon. I also managed to escape through another hole and collapse the entrances so Gertruda could not follow. Why is she chasing you? Shortly put, I was her apprentice. One of her best. I found out she is using dragons as slaves. To do that, she needs to have dragon's first scale. Why is this scale so important? After a dragon hatches, the first scale one loses becomes. Let me guess. Their source of power. They must keep it close, and because of that, they are vulnerable. Precisely. When Gertruda found out I knew about it, she thought I would want the same. That I would use dragons in the same way she did. And would you? Of course not. No, that is the curse of evil people, always using others and seeing them as a threat. What's more, when it comes to power or money, they are never satisfied, always wanting more and more. I've hoped you will show up, and when waiting for you, I read some books. By the way, dwarves here have a very good library. I think I managed to put the pieces together. You see, in ancient times, dragons and all the races lived in peace. Some people lived closer to the dragons, and eventually they were able to talk to them. How or what happened, no one here knows.
Anyway, since then, they started to protect the scales and became dragon handlers. I heard about the handlers of dragons. They were. Yigi, go ahead. Are you alright? Together they were peacekeepers. No greater evil was able to exist with them around. Then again, we don't know what happened, but one day dragon handlers disappeared. There was no one left, so we could not have asked dragons what had happened. Evil was growing in strength, and eventually everything went crazy. Humans started to hunt down the dragons. Many died, and now they are very rare. So, when you said you are able to talk to dragons, I knew you were a descendant of dragon handlers. Unfortunately, Gertruda knows that as well, and now she will stop at nothing to kill you. We must face her together. Sure. What can go wrong? Just once again, how many dragons does she have? Yeah, that nuance. When I was around her, I found out about 4 dragons she enslaved. We managed to deal with 1, that leaves us with 3 to be. About that, are you going to free them or use their dragon scale to get more power? What are you going to do with the scales? No właśnie, co mamy zamiar zrobić? Może trójka? Najsilniejszym wojownikiem? Albo nie. Dobra, jeszcze nie wiem. I don't know yet. Okay, you need more time to think about it. Fair enough. There is a magical device that will help you find the scales. You'll need to talk to the Dwarf King. He is probably expecting you. Here, take the spell for the magical shield. Good luck. Czar starczy dostępny. Dobra, good luck. Dobra, Mieciu, czekaj. Czary, moi drodzy, co ja dostałem? Czary dostałem. Tu mamy mapa jest taka, to my stąd przyleźli. Tu za wiele nie ma co do zrobienia. Czary. O. Aktywny czar. A to? Koszt użycia tarczy. Nie mogę tego. 1 punkt, nie mam nic. I co? No ale dobra, ale mamy tu jakąś tarczę. To jest najważniejsze. Dobra. To weźmy, wybierzmy tarczę na przykład. Aha, tak. Ale tarcza się szybko zużywa. Tu mamy jakiegoś chłopka. Ja to bym jeszcze... O, 140 metrów, aż tak daleko. A, tu moja żona jest. Z synkiem. We'll be fine. Dobra. Kobieto, co masz mi do powiedzenia? Are they going to let us stay? Da, że pozwolą chyba. Tu mam jakiegoś chłopka. Kto to jest w ogóle? I sell. I buy. Sprzedajesz i kupujesz. Sklep. Dawaj. Chłopie, co ty masz w sklepie? Eliksiry. Jo, ile on chce? 250 za to. Co to jest? To cienkie, 240-260, a ja mój miecz jest... Może krasnoluda bym sprzedał, co? Pałkę krasnoluda jest cienka, to też mu sprzedam. Łuska za 10 tysięcy. Siekiera, 225-240. 240-260. 240-260, czyli plus 40, ja bym to sobie kupił, co? Dawaj to, takiego miecza. A tą siekierę sprzedamy mu. Co jeszcze może? Czary. A to jest energia, to przywraca energię. Dobra, dawaj tu. Chcę wszystkie. Nie mam pieniędzy. Uj, 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 dobra, nie mam pieniędzy. A jak sprzedam ci łuskę, to dostanę kasę? On nie ma tyle kasy. To eliksirów już nie kupię. A to kurczę. Poziom 3 mam. Dobra, to czekaj, Mieciu. Zrobimy teraz taki... Ten ma 210, 200. To ja sobie podmienimy. A teraz jak ja od ciebie... You came back. Dobra, tam wróciłem. No, nie odchodziłem nawet. A ty już mówisz, że... Tu. Przydamy mu to. I kupimy sobie przynajmniej z jednego czara, co? 5.
No i dobra, a co jest? Balonik, broń, nie wiem co to jest. Dobra, no to wychodzi, że mamy... Wyjdźmy ze sklepu. Teraz co my mamy? Mamy tarczę. Aha, czyli tu będę mógł się obronić w razie czego. Porozmawiaj z królem. Król jest gdzieś tam. Ale ja tu jeszcze kogoś widziałem gdzieś. Czekajcie, ja tu jeszcze... Dobra, to. Ekwipunek, jeszcze bym tutaj tych eliksirów se wrzucił w razie czego. A tu mogę do drugiego? A, patrzcie, to tu mam RTFG. Czyli mogę sobie tutaj 4 wrzucić maksymalnie. Jeszcze nawet pochodnie mamy, bomby, pierścienie, dodatkowe doświadczenie i szansa na obrażenia krytyczne. Dobra. Idźmy do tego króla, zobaczmy co tu... Jak tu do niego się dostać? Tędyk? Tędyk się nie dostaniemy. Dobre pytanie, jak do niego wleźć? O, zobacz, o tędyk może, co? Może nie w te schody wlazłem. No, chyba tędyk też raczej nie. Kurczaki. Ej, ty, gdzie tu do króla iść? Halo? Mieczek? No co za łajza, nie chce ze mną gadać. Będziesz musiał ze mną gadać. Chandler, your choices will say who you really are. Moje wybory pokażą, kim naprawdę jestem. No dobra. To jak ja mam do tego króla się dostać? Ten król jest tam z tyłu, 140 metrów. Mapa. Ten król jest tu aż. Czyli tu bym musiał gdzieś jakoś wyjść chyba stąd, nie? Tak jak przylazłem. Jakoś tak. O, tam chyba. O ile mnie wpuszczą znowu te trole, nie? Ale... Powinni, no dobra. Zmniejsza się dystans, więc jest dobrze. Kurde, w jakim on zamku żyje. Dobry ziomuś. Tyle schodów. Trylinka. Kamienie wulkaniczne, moi drodzy. Tak powstają kamienie wulkaniczne. Kiedyś lawa się wylewa i się schładza, to tak powstają. Mamy króla, króla trollów, albo kasnali. I heard about you. You are our chance to restore the peace in the land as it was before. Whatever you decide to do with the scales, you must know dragons are magical and great creatures. They should never be slaves. If you return the scale to them, you will set them free. If you keep the scale and leave, they will die. But this is better fate than being a slave. Wow. You seem to respect them. Yes. Dwarves and dragons lived in peace for centuries. Some of our kind were also dragon handlers, though we were never great at magic. We used our muscles to protect them. If you decide to help the dragons, we will do our best to help you. I hope Simon already told you about the compass. Here, take this ring of life, our royal jewel. Show it to the vault keeper. He will let you in to get it. Good luck. Do not forget to say goodbye to your wife. Tak. Don't worry. Your family will be safe here. Okej. Dostałem pierścień. Może tu go mogę wrzucić? Czy nie mogę? Wymagany poziom 5, a tu? Też nie mogę. Dobra. Nie mogę, to nie mogę. 170 metrów. Idźmy do maszyny, moi drodzy. Nowa misja, żegnaj ukochana żono. No nie, no nie mów się, że będę musiał się z nią żegnać. I skuter nogą Joe.
No ale chyba trzeba będzie. Ale z ciekawości zobaczmy tę misję. Z królem mamy iść do skarbca, a tu porozmawiać o misje poboczne. Porozmawiać z żoną. Nie będę gadał. Nie mam ochoty na nią. Nie, z żoną nie gadam. Ale za to pójdziemy szybko jeszcze do skarbca, moi drodzy. Co? No i jak pierwsze wrażenia wam się podobają z tej gry? Przypominam, że jest to gra stworzona przez jedną osobę, więc wydaje mi się, że nie wygląda źle. Fakt faktem, tak jak mówiłem, nie jest to mój konik, nie jestem entuzjastą fantazy. Ale jak na tą chwilę, to chyba nie mogę narzekać, co? Tu tędy nie przejdziemy. Jak na tą chwilę, to chyba nie można narzekać, co? Wydaje mi się, że jest w miarę fajnie zrobiona. Historia, no nie wiem, trzeba będzie się jeszcze z historią bardziej zapoznać. Dobra, zobaczmy sobie na mapę, gdzie on jest. Tu, czyli musimy wejść tędy, tamtędy, tamtędy. No, więc tak jak mówię, jak na jedną osobę wydaje mi się, że jest dobrze ogarnięte. Oczywiście chciałoby się dużo więcej rzeczy, żeby to było. No ale nie wymagajmy cudów, nie? Wielkie studia potrafią wydawać wielkie gry, lepiej zrobione i tak dalej, ale chociażby na przykład na podstawie Farminga jest ciągle odgrzewany kotlet w kółko, to samo, nie? A tutaj jest może coś nowego. Może. Ale jeszcze nie wiemy. Więc uważam, że jak na początek wydaje... O, tam jest chłop. Wydaje mi się, że jest dobrze to ogarnięte. No oczywiście nie oszukujmy się, tutaj grafika nie jest jakaś super powalająca. Nie możemy się tu spodziewać. O. Ho ho, the handler itself. Maybe you can help me with one thing, but let's keep it between ourselves. Lately in the caves I found magical chest. Man, it's talking to me. Can you help me opening it? I tried to use my muscles, but I was almost killed, so look out for that thing. Tajemnicza skrzynia. No co, tajemnicza skrzynia, co to tajemnicza skrzynia? I can feel you are different from that stupid dwarf. Let's see if you can solve the puzzle. Oho, use zagadka. The force, not say a word, and I will give you what I've got. Use the force, not say a word, and I will give you what I've got. Siły użyj, nie powiedz słowo, przekonasz się. Użyj siły, nie powiedz słowo, użyj inteligencji. Muszę się zastanowić. Siły użyj, nie powiedz słowo. A przekonasz się, no do dwójka. Right, tell me a word. One moment, please. A? I co? Right. Tell me a word. One moment, please. To chyba nie to. Right, tell me a word. One moment, please. Chwileczkę, no jak chwileczkę. I te kulki se lecą ze mną. Bro, my tattoos. Check this out. Gdzie ty masz te tatuaże? Ja nie widzę tych tatuaży. Co za... Dobra. Jeszcze raz do right, tej skrzyni. Tell me a word. Right, tell me a word. One moment, please. No i to chyba nie będzie. Chyba nie będzie, moi drodzy. Misja. Nie, dobrze była. Misja. Spróbuj otworzyć skrzynię. Porozmawiaj ze skrywą. Nie, my chcemy iść do kompasu, moi drodzy. Ja chcę iść do kompasu. Gdzie do tego kompasu iść? Tam 107 metrów, ale nie wiem jak tam się dostać. Gdzieś na górę trzeba byłoby iść. Co nie? Jestem tu. No i to jest pytanie, jak się dostać na górę? Są jakieś bloczki. No nie, no tędy to nie przejdę, nie? No, tu jakaś skrzynia też jest.
ale nie do otwarcia. Tu co się drzwi, wejście, nie ma. Niedobrze. Jak tam wleźć na górę? Jak tu spadnę? Się zabiję? Uj, się nie zabiję, ale trochę życia mi poszło. Dobra, spróbujmy jeszcze inaczej w takim oto wypadku. Skrzynia jest tam. Tam jest wejście na górę. Król był tu. To może tu. Tylko czy ja stąd nie przyszedłem przypadkiem, co? Możliwe, że ja stąd przyszedłem. Ale tu już byłem, tu nie ma, tu jest zawalone. Dobra, stąd przylazłem, to stąd nie wejdę. Po skałach raczej nie bardzo. No nie, no to trzeba iść. Tu był król, tu jest zamknięte. Tam był król, to musimy tędy jakoś. Gdzieś jakoś tędyk wleźć na górę, tylko pytanie teraz, gdzie to jest, nie? Ewentualnie możemy iść do skryby, jeszcze możemy zrobić misję tu skryby. Gdzie jest tajemnica skrzynia? Porozmawiam ze skrybą. Gdzie jest skryba? O, skryba jest tu gdzieś na dole. Jest skryba. Halo? Halo, panie? Hey, can you help me with one thing? How do you say a word in Dwarvish? Run. Why? No reason. I always try to learn at least one new thing per day. Thanks. You are most welcome. Ru. Ru. Poziom czwarty, punkty do wydania. Super, mamy poziom czwarty, moi drodzy, punkty do wydania. Więc zobaczmy, co możemy wydać. Trzy punkty tu. Aha, czyli włącznie mamy 3 punkty. Mniejsze energii potrzebne do użycia tarczy. Dobra, dawaj. A to mogę przerzucić tu? Nie mogę. O, ale na pewno na dłużej nam starczy tarcza. Czekajcie. To mogę tu przerzucić? Mogę. Git Malena, dobra. To co, to znowu do skrzyni, nie? Dobra, otwórzmy skrzynię i zakończmy naszą nierówną walkę. Dobra. The word is run. That is correct. As you can see, sometimes it's better to think than use brute force. Let me give you the reward. Dziki szał, moi drodzy. Dziki szał. Co to jest? Dziki szał. Zwiększa obrażenie fizycznych ataków aktywowane w umiejętności. Element sekcji rozwój. Gdzie umiejętności? Gdzie to był ten dziki szał? Tu chyba, co? A to jest do zielonego. To tu. 10%. No i dobra. Czyli tu już mamy, moi drodzy. Tu mamy jeszcze jakiegoś krasnoluda. Oddaj element i powiedz prawdę. Dobra, masz. I found this magical element. It makes you stronger. You found the chest. You should keep it. Sorry. I have to confess something. You see, I already opened the chest before. I found out it gives people what they need. Thank you for being honest. I can imagine the temptation you had. For that, here, take what I've received from the chest. I think you'll need it more than I do. Besides, I am already strong. Huh, I am sure you did not expect that. Good luck. Elementy wytrzymałości jeszcze dostaliśmy, moi drodzy. Co my tu mamy? Zwiększanie życia. Mogę to przerzucić gdzieś?
Gdzie to było te życie? Tu? Nie. Tu. Na żółte. Mamy żółte? Mamy żółte. Proszę bardzo, 10%. No i elegancko. Dobra, moi drodzy, mamy tyle, co tyle. Tak mniej więcej wygląda. Więc moje pierwsze wrażenia, że tak powiem, mimo to, że jak już wspomniałem, nie jestem entuzjastą... O, proszę, tylko nie. Jeszcze się zacięłem? O, nie. Mimo to, że nie jestem entuzjastą żadnych gier fantasy, znaczy elementy fantastyczne mogłyby być, ale same gry fantasy nie są moją jakąś tam mocną stroną. Nie przepadam za nimi, ale powiem wam szczerze, że jako gra naszego rodaka i jako stworzona przez jedną osobę, wydaje mi się całkiem przyjemna. Jeżeli ktoś lubi te klimaty, no to myślę, że mu się spodoba, nie? O, tu mamy handlarza, ale to handlarza to nie. No, myślę, że mu się to spodoba. A co wy o tym sądzicie? Możecie napisać w komentarzu. Ja się z wami żegnam i życzę wam miłego dzioneczka. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie. Hej, hej.